Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj jazda testowa Kia Xceed z napędem typu plug-in hybrid. Zapraszam na krótki film. Pas zapięty, fotel, kierownica. Proszę bardzo. Patrzcie. Przepływ energii. Ruszyłem w miarę dynamicznie i cały czas silnik elektryczny, silnik spalinowy nam się tutaj wcale nie dołączy. W pluginie może zacznijmy od tego, co to za samochód. 1.6 wolnosącą benzyna plus silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 141 koni. Automat mamy tutaj sześciobiegowy, dwusprzęgłowy, czyli skrzynia 6 DCT. Wersja wyposażenia Business Line z pakietem bezpieczeństwa, wnętrze Yellow Splash. Co powiecie na takie połączenie, na tą tapicerkę? Samochód naładowany, do 54 km zasięg na napędzie elektrycznym. Wiadomo, to wszystko zależy od obciążenia, od prędkości, z jakimi będziemy się poruszać. Wyzerowałem parametry komputera i zobaczcie, jadę 80 na godzinę, 90 i cały czas jadę na silniku elektrycznym. Puszczam gaz, samochód zaczyna odzyskiwać energię, zaczyna ładować akumulator, a ja sobie spokojnie wytracam prędkość. Czyli prawda jest taka, że w pluginie, wiadomo, trzeba wyczuć pedał gazu, natomiast jeżeli będziemy umiejętnie się obchodzili z tym pedałem gazu, to tak naprawdę przy temperaturach na zewnątrz rzędu 15 stopni możemy jechać tylko i wyłącznie na prądzie. Silnik spalinowy wcale nie musi nam się dołączać. On nam się dołączy w momencie, kiedy będziemy chcieli podgrzać kabinę, kiedy będziemy chcieli ją bardzo mocno schłodzić pewnie też, kiedy dodamy więcej gazu, czyli będzie redukcja biegu, dołączy silnik spalinowy i samochód momentalnie przyspieszy. Natomiast od razu, kiedy puszczam gaz, on zaczyna energię odzyskiwać, zaczyna ładować akumulator. Co powiecie na przejażdżkę na Kaszuby? No może tym razem ją trochę zmienimy. Zobaczę. Natomiast sam jestem ciekaw, jaki wynik spalania nam tutaj wyjdzie z tej jazdy testowej. Wersja Business Line z pakietem bezpieczeństwa, czyli duża nawigacja z dostępem do internetu, z usługą Kia Connect, z natężeniem ruchu, z informacjami o zdarzeniach na drodze. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel. W pluginie nie ma podgrzewanej przedniej szyby. I to ostatnia konfiguracja Xceeda, zresztą Xceeda również, do której można zamówić automat. Jeżeli chodzi o Xceeda, to kilka sztuk przedliftowych jeszcze zostało do zamówienia. Bawię się tutaj trochę trybami jazdy. Tutaj jest przycisk EVHEV, on przełącza między trybami jazdy. Tryb elektryczny, czyli on wymusza jazdę na silniku elektrycznym. Oczywiście w momencie, kiedy dodam więcej gazu, jest od razu redukcja, jest dołączenie silnika spalinowego. Samochód bardzo chce przyspieszać. Tryb automatyczny, czyli tryb automatyczny dostosowuje tryb
jazdy napęd do prędkości, z jaką jedziemy, czyli jeżeli będzie większe obciążenie, będzie dołączany silnik spalinowy. Jeżeli będziemy jechać tak jak teraz, stała prędkość, czyli nie będzie tych przyspieszeń, będziemy jechać na elektryku. I tryb hybrydowy, czyli wymuszenie trybu hybrydowego, czyli w tej chwili akurat odzyskuje energię, on ładuje baterię i ten silnik spalinowy jest wyłączony. Natomiast jeżeli dodam gazu, teraz nie dodam, bo samochód przed nami, natomiast jeżeli będę przyspieszał, to jakby tutaj domyślnie głównym napędem będzie silnik spalinowy. Po co jest ten tryb? No przede wszystkim po to, że jeżeli mam naładowany akumulator, jadę w trasę i wiem, że ta trasa będzie dłuższa niż te 50 km, czyli chciałbym, żeby tej baterii mi na dłużej starczyło, włączam właśnie tryb hybrydowy, on domyślnie będzie jechał na benzynie, a silnik elektryczny będzie fajnie wspomagał silnik spalinowy, tak żeby wynik spalania był dużo, dużo niższy po prostu, tak? I z doświadczenia wiem, że jeżeli tak jedziemy i powiedzmy będziemy się poruszać do powiedzmy 120-130 km na godzinę, to można liczyć na spalanie poniżej 5 litrów. Na jakieś 200 km z haczykiem energii w akumulatorze powinno nam również wystarczyć. 7 km przejechane, 2,2 litra spalanie. Tak jak mówiłem, bawiłem się tymi trybami, czyli jechałem trochę w hybrydzie, trochę w elektryku, widzicie? Jadę w trybie hybrydowym, dodałem lekko gazu i już dołączył się silnik spalinowy. To praktycznie tego nie czuć w momencie, nie czuć tego momentu, kiedy te silniki, ten silnik spalinowy się dołącza. W tej chwili mamy EV, czyli informację o tym, że jedziemy na elektryku, bo silnik spalinowy ładował baterię. O, EV mamy tutaj. Tutaj fajnie ten przepływ energii widać. To taka moja sugestia, że na początku, jak ktoś zaczyna jeździć hybrydą, to fajnie jest to sobie włączyć na wyświetlaczu, żeby wiedzieć, co się aktualnie z tą energią dzieje, kiedy on tą energię oddaje, kiedy odzyskuje, kiedy ładuje baterię. Dzisiaj jedziemy w trybie hybrydowym, natomiast prędkość jest stała, silnik spalinowy jest wyłączony. Tryb elektryczny ponownie, mamy asystenta pasa ruchu. Była już informacja, była wibracja na kierownicy o tym, że najeżdżam na linię. Nawigacja. Tutaj również możemy podzielić sobie ten wyświetlacz na dwie części. Bateria 85%, 42 km zasięg na silniku elektrycznym, na baterii. Kompas. Prognoza pogody. Map, nav, SIG track, zmiana stacji radiowych, radio. Tak wygląda panel radia. Wyłączmy, żeby to nie było problemu konfliktu z prawami autorskimi, jeżeli coś by się włączyło. Brak listy stacji. Media, czyli mamy wejście radio, dźwięki natury. Nie zdążyłem jeszcze sparować telefonu z aplikacją, więc nie mamy multimediów, może za chwilę to zrobię. Mogę Wam również pokazać, jak działa aktywny tempomat tej wersji, czyli tym przyciskiem aktywujemy, ustawiam prędkość, trzeba kliknąć set w dół, bo jak kliknąłem do góry, to on krzyknął, że nie są spełnione parametry. Jak już ustawię set, mogę sobie plus minus zwiększać, zmniejszać prędkość, którą chcę jechać. A oprócz tego samochód będzie dostosowywał prędkość do auta z przodu. Zobaczcie, mamy czerwone światło, samochód z przodu stoi. Ja w tej chwili nie hamuję, on sam hamuje. Proszę bardzo, w końcu udało mi się pokazać aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku, z funkcją stop and go. Samochód stoi, informacja na zegarach, aby przyspieszyć, użyj przycisku pedału. I informacja o tym, że pojazd poprzedzający oddala się. I
samochód ponownie wcisnąłem pedał gazu, on ponownie dąży do zadanych 60 powiedzmy, ale wiadomo, dostosowuje prędkość do samochodu z przodu. Tym przyciskiem tutaj na kierownicy ustawiamy odległość. Na zegarach to widać jako 4 kreski, 3 kreski, 2 kreski, 1 kreska. Ta jedna kreska jest również powiązana z prędkością, jaką samochód się porusza. Czyli jedna kreska oznacza większą odległość przy większej prędkości. Tak chyba to najprościej wytłumaczyć. Wróćmy do trybów jazdy, zobaczmy, na jakim jedziemy. Teraz mamy tryb automatyczny. Na zasięg, na elektryku to nie ma wpływu. Natomiast na przełączanie, jakby przełączanie między tymi silnikami ma na pewno wpływ. Tryb sport, wiadomo, domyślnie włącza silnik spalinowy. On również w trybie sport, ten samochód będzie więcej na tym spaliniaku jechał, ale on również może się naładować nawet powyżej tego poziomu trybu hybrydowego, bo on w momencie, kiedy poziom naładowania spadnie poniżej chyba 15%, przełącza się domyślnie w tryb hybrydowy, czyli nie będzie odpalał wcale na silniku spalinowym. Wyjechaliśmy z terenu zabudowanego, możemy trochę szybciej pojechać. Przepraszam Państwa z tyłu. Ustawmy sobie prędkość na 90 na aktywnym tempomacie. Mamy tutaj informację na zegarach, że on nie widzi auta z przodu. Wcisnąłem hamulec, bo wjechaliśmy w teren zabudowany. Od razu tempomat się dezaktywował i on już nam w tej chwili nie utrzymuje prędkości. Jeżeli chciałbym wrócić do wcześniej zadanej prędkości, klikam res. Resume, czyli. Natomiast jesteśmy w terenie zabudowanym, 50. Wyłączmy tą śnieżną wioskę. Tutaj mamy zarządzanie harmonogramem ładowania. Mamy prąd ładowania. Maksymalne, zmniejszone, minimalne, czyli jak szybko ma się ten samochód ładować. Tryb eko, tutaj mamy parametry zużycia energii. I mamy również podsumowanie jazd. Przebieg, zobaczmy. 21 kwietnia, najlepszy wynik. W zasadzie dzisiejsza trasa i nie dzisiejsza. 21 kwietnia to chyba jakiś przerzut, może w fabryce. 2 km przyjechali, 3,5 litra wyszło spalanie na 100 km. No pewnie tak. A to potem pewnie skład celny. Ciekawe. Zasięg na EV. Tak wygląda projektowanie na mapie. Informacja o energii, poziom naładowania 81 km. Mamy czas z ładowania do 100%, 40 minut na ładowarce prądu zmiennego. I zobaczcie, co jest najfajniejsze w elektryku. Przy takiej jeździe cały czas jedziemy na silniku elektrycznym. Aktywowałem sobie powrót do aktywnego tempomatu i znowu mamy asystenta jazdy w korku. Zobaczcie, jak on fajnie dostosowuje tą prędkość do auta poprzedzającego. To chyba straż pożarna. Prosiliście, żeby Wam pokazać, jak wyglądają wskazania z nawigacji na zegarach. Za chwilę Wam to pokażę. Może pojedziemy sobie tam. Zobaczcie, tutaj również, ale na rondzie trzeba być czujnym, bo on gubi samochód z przodu i się rozłącza.
deszcz niestety zaczął padać. Ustawmy sobie Chmielno, więc skrócimy tą jazdę testową. Myślę, że co nieco będzie z tej jazdy. O, wycieraczki tak działają mniej więcej. I co najfajniejsze, rozproszyły mnie syreny straży pożarnej. Natomiast co najfajniejsze jest przy samochodzie plug-in hybrid, czyli to, że mówię, przy takiej jeździe miejskiej, okołomiejskiej cały czas jedziemy na elektryku, czyli to jest taki pierwszy krok, wstęp do elektromobilności. Jeżeli ktoś boi się elektryka ze względu, nie wiem, na zasięg, na ładowanie, nie ma gdzie ładować do końca, że nie ma gdzie ładować, to jest zły argument, bo jeżeli nie mam gdzie ładować, to plugina też nie będę miał gdzie ładować. Natomiast jeżeli ktoś się boi zasięgu w elektryku czy ograniczeń z tym związanych, no to mamy pluginy, czyli możemy sobie codziennie w domu go ładować i te pierwsze 55 km powiedzmy jeździć na prądzie, a jeżeli później potrzebujemy większego zasięgu, to możemy, to mamy po prostu, ten samochód będzie jechał w trybie hybrydowym, tak? Jeżeli wiem, że będę jechał gdzieś w trasę, to przełączam samochód w tryb hybrydowy, jadę na hybrydzie i silnik elektryczny będzie fajnie wspierał silnik spalinowy, żeby to spalanie było jak najniższe. I tym sposobem mamy z 15 km przejechanych spalanie 1,4 litra. Czas jazdy 20 minut. Mamy tu również asystenta rozpoznawania znaków drogowych, czyli na zegarach widzimy zakaz wyprzedzania, widzimy ograniczenie do 50 km. Ale ciemne chmury się zebrały. Oprócz tempomatu aktywnego mamy również ogranicznik prędkości. Mogę sobie tutaj ustawić prędkość, której on mi nie pozwoli przekroczyć. Czyli zobaczcie, ustawiłem sobie 50 km, mam pedał gazu wciśnięty i on po prostu na prędkości 50 km przestaje przyspieszać. Może teraz to będzie widać, o. Wciśnięty pedał gazu, oczywiście bez kickdownu, bo w momencie, jeśli wcisnę kickdown, to on tą prędkość pozwoli przekroczyć, za chwilę Wam to pokażę. Zobaczcie, dojeżdżamy do prędkości 49 i już nie przyspiesza, ale jeżeli wcisnę z kickdownem, to jest pikanie, jest ostrzeżenie, że przekroczyłem ten limit, limiter, ogranicznik prędkości, no ale ze względów bezpieczeństwa, no on musi na to pozwolić, tak, bo jeżeli by się coś stało i bezpieczniej będzie dodać gazu, wyminąć przeszkodę, to on musi na to pozwolić, tak. Wskazania z nawigacji. Tutaj mamy styl jazdy 77% ekonomiczna, normalna 23%, agresywnej jazdy nie było. Przepływ energii, tutaj również można sobie zobaczyć to na zegarach. Tu mamy wskazania z nawigacji, czyli następnym będzie skręt na rondzie w prawo za 8 km. Ale się rozpadało. To są wycieraczki w trybie automatycznym. Czujnik deszczu. Tutaj można zmienić czułość czujnika deszczu tym pstryczkiem. Poziom pierwszy i poziom drugi. No powiem szczerze, że trochę mi ta pogoda pokrzyżowała plany, bo z racji deszczu od razu zrobiło się dużo głośniej w samochodzie, no ale na to to akurat nie mamy wpływu, szyby robią swoje.
Od razu się wyświetlacze trochę ściemniły, bo to jest powiązane z czujnikiem zmierzchu, z natężeniem światła. Ale cały czas jedziemy na silniku elektrycznym. Możemy wrócić do panelu startowego, możemy włączyć pchewa. No i faktycznie prognoza pogody zapowiadała deszcz. Może skrócimy to, pojedziemy sobie tutaj w lewo, bo dalej to chyba nie ma sensu, żeby jechać. Pozjechaliśmy i trochę mniej pada. Bardzo, ale może to dobrze, bo często pytacie mnie o to, jak jest z głośnością w samochodzie właśnie w taką pogodę. Wow, ale burza. Myślę, że jest w porządku. Biorąc pod uwagę warunki drogowe i jak mocno pada, myślę, że jest naprawdę w porządku. Ciekawy jestem tylko, czy mikrofon zbiera dobrze mój głos, czy będzie mnie słychać. Cały czas silnik elektryczny. Zobaczcie, mogę przełączyć, pokazać Wam tryb hybrydowy w tej chwili, czyli dołączył się silnik spalinowy od razu. I to jest teraz ten główny napęd. Silnik elektryczny go wspomaga, tak żeby to spalanie było jak najkorzystniejsze. Pomimo tego, że odzyskuje energię, silnik spalinowy jest odpalony. Dodaję gazu, silnik spalinowy jest głównym napędem. Tryb automatyczny, tryb elektryczny, tryb automatyczny. Czyli tutaj głównym napędem jest elektryk. Dodam więcej gazu, dołącza się silnik spalinowy. Podejrzewam, że to będzie działało podobnie jak tryb elektryczny, z tym, że przy silniku, przy tym trybie automatycznym, przy wyższej prędkości on się pewnie przełączy w tryb hybrydowy po prostu. Żeby tej energii tak
nie zużywać. km przejechane, średnie zużycie paliwa 1,3 litra, czas jazdy pół godziny. Zasięg pozostały 25 km na silniku elektrycznym. No niestety, pogoda pokrzyżowała moje plany, co nieco udało mi się nagrać. Dystans pokonany 28 km, 1,1 spalanie, pozostały zasięg 18 km na silniku elektrycznym. Informacje o jeździe mamy, aktualna prędkość, ekonomiczna jazda, tu mówimy o stylu jazdy, ekonomiczna 74%, 26% jazda normalna. Pedał gazu do końca, redukcja biegu. Pewnie za chwilę nam się tutaj też pojawi 1% jazda agresywna. Informacja o energii 47%, zasięg EV 18 km. Można sobie zrobić o w ten sposób, czyli mamy informacje i z nawigacji, i informacje z przepływu energii na jednym wyświetlaczu. Droga nierówna, ale naprawdę komfortowo i na co warto zwrócić uwagę, tu jest naprawdę cicho, jeżeli chodzi o zawieszenie, jeżeli chodzi o nawet takie przejazdy po kałużach. No słychać, że woda się odbija od podwozia, ale jest naprawdę w porządku. Widzieliście? Tutaj dodałem gazu i cały czas on jechał na silniku elektrycznym, czyli jeżeli się przyzwyczajimy do pedału gazu, wiemy na ile go wcisnąć, to możemy jechać tak naprawdę tylko na elektryku. Lusterka, spora tylna szyba, kamera cofania, tu akurat nie można jej włączyć w trakcie jazdy, natomiast ona pomaga nam w manewrowaniu, pewnie możliwość włączenia kamery w trakcie jazdy pojawi się w wersji poliftowej, spodziewamy się pierwszych egzemplarzy wersji poliftowej w okolicach sierpnia, września. Czekacie? Często pojawiają się pytania o zawieszenie, o to jak ten samochód się prowadzi na nierównościach.
Proszę bardzo. Droga jest mocno nierówna. Pamiętajmy, że jest to wersja Business Line na Feldze 18. A zawieszenie raczej sztywne, bo przy crossoverze podniesionym do góry to zawieszenie nie może być zbyt miękkie, bo będzie się bujał. A tutaj naprawdę można mówić o tym, że samochód fajnie jedzie, fajnie się prowadzi. A tu mamy spore dziury i spore wyboje. Cały czas napęd elektryczny. Trochę drogi po jumbowych płytach też jest jak najbardziej w porządku, nie jest głośno, jest komfortowo. Możemy zobaczyć teraz ruszanie z miejsca. Ponownie udało mi się ruszyć w miarę dynamicznie, ale tylko na silniku elektrycznym, nie dołączy się silnik spalinowy. Kilometry zasięgu na napędzie elektrycznym, 25% poziom naładowania akumulatora. Widzimy tryb auto, czyli mamy trochę większą prędkość. Silnik spalinowy pracuje, silnik elektryczny go wspomaga, bądź w tej chwili zjeżdżam z górki, więc silnik elektryczny, czyli ewidentnie tutaj spadł nam poziom naładowania akumulatora, więc ten silnik spalinowy częściej się dołącza. 2 silniki równolegle napędzają nam samochód. Kia. Movement that inspires.